witam serdecznie. No to już jest taka nasza mała tradycja, że zawsze jak nadchodzi czas Majora, no to spotykamy się tu wszyscy, żeby wspólnymi siłami zdobyć diamentowy żeton. Tak się prezentuje żeton za Shanghai, no szczerze to jest on jak jest, tak? Ostatnie Majory, no to generalnie to dla mnie była totalna porażka, bo no jak była Kopenhaga, no to nawet tutaj nie udało mi się zdobyć złota i no nie ukrywam, że mam nadzieję, że w końcu uda nam się przerwać tą pasce niepowodzeń i że może uda nam się jakiś diamencik tutaj zrobić, no ale będzie to na pewno ciężkie, no bo no spójrzcie, jakie mamy tutaj drużyny już w tej pierwszej fazie i przypominam, że jako już jest zmieniona formuła, że tak powiem, tego pikemu, no to jak na przykład Liquid zrobi 3-0, a jeżeli wrzucimy ich sobie tutaj, że awansują, no to już punkcika nie dostajemy jak kiedyś. No musimy dokładny wynik trafić i Liquid właśnie to jest, już od razu tak zacznę bez zbędnego pierdzielenia. Liquid to jest drużyna, którą właśnie będę typował na 3-0. Drugą drużyną, no oczywiście jest to Mongols, no potężna ekipa, tak? Od razu przechodzimy na 0-3, tutaj wrzucamy FlyQuest, które no totalnym fartem się dostał na tego Majora. Muszą zrobić to 0-3, po prostu muszą. I do tego dorzucamy RR Atom. Klejki ładne, no ale drużyna taka sobie, no kurczę, mam nadzieję, że nie spotkają się te drużyny w meczu właśnie o 0-3. Jeżeli tak będzie, no to mamy jeden pewny punkcik. Widziałem też scenariusz, że Mongolsi mogą się spotkać właśnie z Liquid w meczu o 3-0. No jak się tak stanie, no to będziemy mieli tutaj no jeden gwarantowany punkcik. Więc jeżeli no tutaj się spotkałem w tym najgorszym scenariuszu i tutaj się spotkałem, no to mam tak naprawdę dwa punkty, to wystarczy bodajże 3 chyba drużyny tutaj trafić, bo chyba 5 punktów musimy zdobyć. Tak, dokładnie, 5 punktów, więc no wystarczy tak naprawdę tutaj 3 drużyny do wyjścia trafić i od razu wrzucamy sobie tutaj Furię. No nie wyobrażam sobie, żeby Furia aktualnie nie wyszła do następnej oczywiście fazy, w sensie nie wyszła z tej fazy do następnej fazy, no wiesz o co chodzi. Dodatkowo dorzucamy również tutaj Cloud9, które no od jakiegoś czasu zaczęło naprawdę się pokazywać z ładnej strony i coraz lepiej idzie ta gra w tym nowym składzie i wydaje mi się, że Cloud9 to też mógł być pretendent do właśnie wyjścia z wynikiem 3-0. No ale ryzyk fizyk, no, mam świadomość, że Liquid może się noga, że tak powiem, potknąć gdzieś, no bo jedynki, no to no wszystko tak naprawdę może się wydarzyć. No ale zostawiam jak jest. Dodatkowo wrzucamy oczywiście Complex City. Wartą moją drużyną, którą rzucę sobie do wyjścia, będzie to Pain, brazylijska oczywiście formacja. No i zostały dwa sloty tak naprawdę, a mamy tutaj drużyny, no, tak jak m.in. MIBR, Fnatic czy no Big, czy właśnie Virtus Pro. Powiem tak, w Passion Way, no wydaje mi się, że to jest max, co, że tak powiem, tutaj Ukraińcy osiągną. Wydaje mi się, że to już jest i tak ponad ich możliwości, że oni w ogóle się tu znaleźli, ale no nie wierzę, żeby tutaj udało im się wyjść dalej. Wildcard, no tak samo, wydaje mi się, że no nie, po prostu nie. Imperial też mi się wydaje, że tutaj polegną na tej fazie. No i jest tutaj, no oczywiście Fnatic. Powiem tak, Fnatic totalnie nie ufam. Ludzie niektórzy wrzucają ich na 3-0, niektórzy w ogóle ich nie dają do wyjścia. No i powiem tak, że no ja totalnie nie ufam Fnatic i nie dam ich do wyjścia. Do wyjścia dam Big i ostatnią drużyną, którą dam do wyjścia, jest drużyna Virtus Pro. Więc tak będzie się prezentował mój pikem. Zapisujemy oczywiście typy. No Gamer Legion, no powiem tak, no po prostu nie. No Passion Way już tutaj mówiłem, Wildcard, no też mi się wydaje, że do następnej fazy raczej wyjść nie powinni. No i Fnatic, jak powiedziałem, po prostu nie ufam. Furia, Cloud9, Complexity, Pain, Big, Virtus Pro do wyjścia i oczywiście 3-0 Mongols, Liquid, 0-3 FlyQuest i RR Atom. Więc tak się prezentuje mój pikem. Jeszcze na koniec sobie zakręcimy skrzyneczką. Tak na predykcję oczywiście tego naszego pikemu, no mam nadzieję, że w końcu się uda zdobyć coś więcej niż to srebro, może jakiś tutaj diamencik, ale no mam nadzieję, że Major potoczy się po mojej myśli, tutaj przynajmniej ta pierwsza faza. Co będzie potem, zobaczymy. Ja wam dziękuję za oglądanie, dajcie koniecznie znać w komentarzu, co sądzicie o moim pikemie, jak prezentują się wasze pikemy i widzimy się na następnym filmie.